No to zaczynaj. Dzień dobry, najmilsi. W minionych swoich lekcjach mówiłam dużo o pisaniu rozprawki, bo w gruncie rzeczy jest to taka forma tworzenia swojego wypracowania, która wydaje się bardzo prosta. Ale możecie mi zarzucić, zresztą słusznie, że dla polonisty, który robi to w zasadzie całe życie, może się to wydawać proste. I tu Was zaskoczę. Ja już kiedyś o tym wspominałam, ale nie wiem, czy pamiętacie, że gdybym była na Waszym miejscu, to wybrałabym pisanie opowiadania. Może dlatego, że moja wyobraźnia jest bujna, zawsze była bujna, a mając lat 12 napisałam nawet własną sztukę teatralną, którą wspólnie z moimi koleżankami wystawiałyśmy na podwórku. W każdym razie, proszę Państwa, pomyślałam sobie o tym, że taką przeszkodą w tworzeniu opowiadania dla wielu młodych ludzi, zwłaszcza ósmoklasistów, może być to, że nie potrafią dopasować konkretnej postaci z lektury obowiązkowej i wymyślić, co by się mogło stać, co byłoby kanwą tego opowiadania i o czym taka postać mogłaby właściwie z nami toczyć jakikolwiek dialog, jakąkolwiek rozmowę. Postanowiłam dzisiaj troszeczkę Wam w tym pomóc i coś podpowiedzieć. Moja pierwsza podpowiedź. Mamy taką tendencję, zasadniczo to jest zbadane przez lata i przez wielu naukowców, że zapamiętujemy najlepiej te postaci, które są w jakiś sposób najbardziej charakterystyczne. Nic więc dziwnego, że gdzieś w głowie zawsze pozostają niecne wyczyny Balladyny, wielkiej morderczyni polskiej literatury romantycznej, albo Ebenezera Scrooge'a, który przemienił się, ale musiał zostać nawiedzony, bo wcześniej był wyjątkowo okrutnym człowiekiem i bardzo źle traktował innych. Tyle tylko, że często tematyka zadanej pracy, na przykład mamy porozmawiać o tym czy o tamtym z taką postacią, jest zupełnie nieprzystająca do takich negatywnych charakterów. I tu moja pierwsza rada. Jeżeli jesteście osobami, które mają właśnie taki problem, aby w chwili, kiedy jest niewiele czasu, kiedy jesteśmy pod presją ogromnego stresu, musimy wymyślić taką rozmowę z postacią, przestańcie skupiać się na tych najważniejszych i najostrzejszych, powiedziałabym, charakterach. Pomyślcie o jakimś bohaterze, który też ma pewną znaczącą rolę do odegrania, ale z drugiej strony wcale nie jest on tak niebezpieczny, jeśli chodzi o niemożliwość wyobrażenia sobie jakichś wydarzeń z jego udziałem. Przyjmijmy taką oto Balladynę, kochani. A co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli spotkać się z takim bohaterem, jak na przykład byliby to Skierka i Chochlik. Dwa takie małe diabliki, pomocnicy Goplany, którzy mają pewne umiejętności związane z czarami. Wyobraźcie sobie, jakby to musiało być zabawnie, gdyby pojawili się obok Was we współczesnej Warszawie, Poznaniu, Lublinie czy Gdańsku i ile fajnych psot mogliby na przykład zrobić. Ale też jeżeli mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której jesteście w swojej pracy proszeni o to, żeby wspomnieć o bohaterze, który no powiedzmy dokonał czegoś niezwykłego, a więc jest taką postacią wzorcową, reprezentującą pewne pozytywne wartości, no to tutaj zasadniczo, tak jak powiedziałam wcześniej, te postaci wolałabym ich nie brać pod uwagę. Będzie Wam wtedy bardzo trudno wykorzystać te postaci. Siłą rzeczy od razu nasuwają się na myśl bohaterowie Kamieni na szaniec, Zośka, Rudy i Alek, ponieważ są to chłopcy uchodzący wręcz za ikony pewnego rodzaju szlachetności, braterstwa, patriotyzmu. I rzeczywiście spotkanie z nimi na przykład we współczesnej Warszawie mogłoby być opowiadaniem na temat tego, co wybrany bohater widzi dzisiaj w tej Warszawie, a jak zapamiętał te właściwie domy, te wszystkie ulice, jakie ma wspomnienia związane z okresem, w którym miała miejsce akcja tejże lektury. No i już macie bardzo taki ciekawy pomysł na opowiadanie. W opowiadaniu też tacy bohaterowie mogą Was uczyć tego, jak traktować ojczyznę, jak szanować nawzajem więzi braterstwa, jak pełnić służbę, niekoniecznie tylko taką wojskową czy też harcerską. To są właściwie takie wartości niezmienne. No ale pomyślmy sobie teraz o innych bohaterach, bo Kamienie na szaniec no, mają w sobie coś takiego, że pisanie opowiadań czy podawanie przykładów z tej lektury zostaje z ósmoklasistami na tak długo, że jeszcze w szkole średniej
średniej w swoich różnych pracach wspominają tych bohaterów. I to dobrze, ale może wzbogaćmy nieco nasz repertuar. Moi drodzy, a co by się stało, gdybyście do któregoś z opowiadań wprowadzili na przykład jakiegoś bohatera pana Tadeusza? I niekoniecznie musi to być Jacek Soplica, ksiądz Robak, bo to jest taka niezwykła postać, także tragiczna postać. Ale pomyślcie, o czym moglibyście porozmawiać z młodym, 20-letnim Tadeuszem Soplicą, o którym już wiemy z książki, że nie przepadał za nauką. Raczej chętniej wolał wojaczkę, a poza tym ma dosyć ciekawe przygody z kobietami. No bo jak można pomylić 14-letnią dziewczynę z dojrzałą kobietą, Telimeną, mieć taki, powiedziałabym, quasi romans z Telimeną, a następnie na skutek prawda, tej swojej pomyłki, rozczarowania, porzucenia Telimeny, chcieć się utopić w błocie, bo faktycznie takie myśli Tadeuszowi towarzyszą. I gdybyśmy mieli do czynienia z tematem mówiącym właśnie o rozterkach młodych ludzi, albo właśnie o decyzjach młodych ludzi, bo przecież później wiecie, że Tadeusz bohatersko staje w obronie Telimeny, bierze udział w walce z Moskalami, a potem opuszcza Soplicowo i dołącza do wojsk, do legionów polskich, prawda, staje się takim prawdziwym żołnierzem z krwi i kości, więc spełnia nie tylko swoje marzenia, ale także plany swojego ojca, Jacka Soplicy. No myślę, że byłoby to dosyć ciekawe wydarzenie w opowiadaniu, rozmowa z takim młodym człowiekiem o tym, jakie miał wartości wtedy, u progu XIX wieku, a jakie wartości dzisiaj towarzyszą młodym ludziom. No i też często jakby myśląc o opowiadaniach, w których ma się pojawić dialog, pomijacie te lektury pomniejsze, a szkoda, bo ja na przykład uważam, że bardzo ciekawa rozmowa mogłaby być z bohaterem Reduty Ordona, samym Julianem Ordonem. Dlaczego? Mówiłam kiedyś w jednym z odcinków, że chociaż Mickiewicz go uśmiercił, wkładając to wszystko w usta adiutanta, to jednak prawdziwy Ordon z Reduty Ordona przeżył. I teraz wyobraźcie sobie, że spotykacie tego bohatera i możecie z nim porozmawiać o obronie Reduty i o tym, jak się czuł, kiedy go uśmiercono w tak znanym utworze, a przecież on przeżył, wyruszył na emigrację, żył jeszcze przez bardzo długi okres, ale oczywiście nie w granicach Polski. Myślę, że takim też ciekawym doświadczeniem z pewnością byłoby spotkanie bohatera, głównego bohatera Małego Księcia, czyli Małego Księcia, który mógłby nas uczyć takiego dziecięcego, pełnego ufności spojrzenia na świat, skrytykować spojrzenie, które jest przesadnie, powiedziałabym, srogie, nacechowane nieufnością, czy też niewłaściwe wartości, którym dzisiejszy świat hołduje. Tutaj Mały Książę mógłby na pewno udzielić dużo wskazówek. A zatem proszę Państwa, co robić w takiej sytuacji, kiedy rozprawka nam kompletnie nie podchodzi, temat jest niejasny, bo i takie się zdarzają. Chcemy napisać opowiadanie. Gdzie je umieszczamy? Umieśćcie zawsze akcję takiego opowiadania w miejscu, które dobrze znacie. Może to być śródmieście waszego miasta, może to być wasza szkoła. Może się nagle okazać, że na przykład obudziliście się z głębokiego snu w swoim własnym pokoju, czy na podwórku. Może się okazać, że ta postać znalazła się tutaj przypadkiem. Dlaczego by nie? Przecież teraz nawet modne jest kreowanie różnego rodzaju filmów lub seriali, w których bohaterowie przenoszą się w czasie. I tutaj też możecie wykorzystać taki motyw przeniesienia się w czasie, jak działania jakiejś pętli czasowej, jakiegoś kontinuum czasowego, zakrzywienia i ta postać nagle przenosi się w czasie, jest zaskoczona, zdumiona, ale to nie znaczy, że nie możemy z nią porozmawiać, prawda? Taka rozmowa zawsze może zaczynać się od przedstawienia, od oczywiście takiego, powiedziałabym, przekonania, że no, chcemy pomóc tej postaci, bądź możemy zadziałać w drugą stronę. To my na przykład we śnie przenosimy się do akcji danego utworu i tam mamy możliwość porozmawiania z konkretną postacią. Zapewne pamiętacie z jednej z moich lekcji, jak pisać dialog. Proszę też z tym dialogiem nie przesadzać. On powinien być ważną częścią waszego opowiadania, ale nie róbcie z tego w ogóle wielkiego dialogu. Porozmawiajcie o najważniejszych rzeczach, wymieńcie te najważniejsze elementy, te pytania, które zawsze chcieliście zadać postaci i również pamiętajcie o tym, żeby ta postać odpowiedziała w miarę szczerze, ale przypomnijcie sobie wydarzenia z danego utworu, żeby w tę wypowiedź wpleść troszeczkę. Przykładowo, postać może odpowiedzieć na wasze pytanie mówiąc, jak pamiętasz, w jednym z fragmentów książki na nasz temat było to i to i ja do dzisiaj tak i tak myślę. Wówczas, proszę Państwa, będzie ten dialog pełny. Wykażecie się także znajomością lektury obowiązkowej.
I moi drodzy, nie poddajemy się. Teraz pytanie, jak zakończyć takie opowiadanie. Jeżeli przyjęliśmy, że jesteśmy w swoim własnym śnie, to oczywistym zakończeniem jest to, że dzwoni budzik i wstajemy do szkoły. Jeśli natomiast przyjęliśmy, że to właściwie postać na skutek jakiegoś dziwnego, powiedziałabym, zawirowania czasu dostała się do naszych czasów współczesnych i my ją witamy na przykład w progach naszej szkoły albo własnego domu, to na przykład możemy z tą postacią poszukać specjalnych drzwi. Będzie to trochę ograny pomysł, troszeczkę jak w Narni. Otwieramy drzwi do szafy i przechodzimy do innego świata. Ale pamiętajcie, że tutaj po prostu wy musicie pokazać swoje konkretne umiejętności. Więc otwieramy drzwi i nagle się okazuje, że postać może wrócić do swojego świata, w którym czuje się najbezpieczniej, albo na przykład powiedzieć nam, że przybyła specjalnie dlatego, że bardzo chcieliśmy się z nią spotkać i ją zobaczyć, pożegnać się z nami i opuścić naszą czasoprzestrzeń. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę Wam udanych prób pisania opowiadań. Nie poddawajcie się, to nie jest wcale takie trudne, a Wy z pewnością macie wystarczająco dużo pomysłów, żeby napisać ciekawą historię. Do zobaczenia.